Dzień dobry Państwu, witam, ze mną jest Pani Paulina Środa, Miss Polonii w Austrii. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Pani Paulino, kiedy wyjechała Pani z Kent? Do Austrii? Tak. W czerwcu zeszłego roku. A jak zaczęła się Pani przygoda z konkursem? Jak to się stało, że zdecydowała Pani się wziąć w nim udział? Do konkursu zgłosiła mnie moja koleżanka z teatru, z Wiednia właśnie i tak przekonała mnie też moja ciocia, rodzina. Ja nie byłam przekonana i tak naprawdę nie chciałam wziąć udziału, bo nie jest to tak w moim stylu, ale no, wygrałam, więc bardzo się cieszę. A czy jakieś specjalne przygotowania odbywały się przed konkursem? Czy musiała Pani przejść, nie wiem, jakiś kurs, jakieś przygotowania związane z makijażem? Ktoś Panią kierował? Miałyście jakieś treningi? Tak, półtora miesiąca około przed konkursem miałyśmy takie próby w związku z choreografią, chodzeniem na obcasach i tak dalej. Natomiast prób makijażu jako takich czy fryzury nie było. Mnie zresztą malowała i czesała moja siostra, bo akurat była wtedy w Wiedniu, także jeżeli chodzi o wizaż, to nie było żadnych przygotowań. A czy kiedykolwiek wcześniej brała Pani udział w jakimś konkursie piękności? Nie, nigdy. Ale na pewno widziała Pani jakiś konkurs, prawda, w telewizji. Czy to, co tam działo się podczas tego, jak Pani to oglądała, w jakiś sposób można porównać, czy w jakiś sposób było to podobne? Jak Pani to odczuła? No może było to podobne, ale na pewno na mniejszą skalę, bo nas było tylko 12, 11, o ile dobrze pamiętam, bo tam dużo dziewczyn odpadło, nie chodziły na próby i tak dalej. Albo też zrezygnowało samych. Także myślę, że było to całkiem podobne, tylko tak jak mówię, na mniejszą skalę i tak. A czy, bo mówi Pani, że było kilka kontrkandydatek, prawda? Jakie warunki trzeba było spełnić, żeby wziąć udział w tym konkursie? Czy były jakieś kryteria? Wiek do 28 lat. No i tak po prostu. Nie było żadnych jakichś, że trzeba mieć tyle, a tyle wzrostu, czy jakieś konkretne wymiary. Nic takiego nie było. No. A to, że jest Pani Polką, czy każda Polka mogła wziąć udział? Załóżmy, przyjechała akurat miesiąc przed. No jeżeli jest zameldowana, ma stałe zameldowanie, to wtedy może wziąć udział. Stałe zameldowanie albo normalne zameldowanie. Tego nie jestem pewna, ale chyba trzeba być tam troszkę dłużej niż miesiąc, tak mi się też wydaje. A co czuje osoba, która wygrywa Miss Piękności? Każda dziewczynka o tym marzy, jak jest mała, prawda? Ja się tego w ogóle nie spodziewałam i ten konkurs był dla mnie takim kolejnym doświadczeniem. I dla mnie to był szok, bo ja się nie uważam absolutnie za jakąś piękność i dla mnie to było takie po prostu totalne zaskoczenie. No i wiadomo, jest to bardzo miłe, jak wszyscy gratulują i jak się stoi w tej koronie z szarfą. I to jest to na pewno niesamowite przeżycie. A czy teraz po konkursie ma Pani jakieś obowiązki związane z tytułem? Na razie nie. Z tego co wiem, to muszę tam brać udział w imprezach polonijnych, ale ja i tak zazwyczaj biorę w nich udział, bo właśnie udzielam się w polonijnym teatrze, to zawsze mimo wszystko tam gdzieś jestem. I no, na razie nie mam. A teraz z innej beczki. Czy ma Pani jakiś znajomych, którzy pochodzą stąd, z Kent? Czy jest Pani tam jedyną Kęczanką? Tam znajomych z Kent nie. Nie. Jest Pani jedyną osobą, która jest z Kent, tak? Nie znam tam nikogo skąd naprawdę. Tak, mam jednego znajomego, ale ze Szczyrku. Ze Szczyrku, to blisko. A proszę mi powiedzieć, Pani rodzinne miasto to Kęty. Tak. Tutaj Pani spędziła dzieciństwo. Jak Pani wspomina nasze miasto? Czy chętnie Pani wraca tutaj? Tak, bardzo chętnie. Właśnie teraz długo mnie nie było, bo 2 miesiące to jest dla mnie długo.
bo właśnie przez ten konkurs właściwie i za długo troszkę. Mam tu znajomych i ja bardzo lubię Kęty. Czy myśli Pani w przyszłości tutaj wrócić, czy raczej na stałe zostać w Austrii? Nie myślę na przyszłość aż tak daleko, może. No nie wiem, nie jestem tego w stanie powiedzieć, bo też nigdy nie sądziłam, że zamieszkam w Wiedniu. Miałam tam rodzinę i często tam jeździłam, ale nigdy nie sądziłam, że tam zostanę. A tak jakoś miałam taki impuls, że jakoś może spróbuję tam, także. Bo mieszkałam też w Krakowie, to wiem zdecydowanie, że to nie jest miasto dla mnie, natomiast teraz to... Kraków nie jest miastem dla Pani, a Wiedeń to jest jeszcze większe miasto. No, bo może dlatego też bardziej mi się podoba. Dla mnie miasto, jak duże, to musi być naprawdę duże, jak małe, tak jak Kęty, to jest właśnie idealnie, a Kraków jest taki, no jak dla mnie, to nie do życia. Dziękuję ślicznie. Ja również dziękuję. Za wizytę, za możliwość rozmowy. Serdecznie gratulujemy, życzymy szczęśliwego nowego roku. Ja również żegnam się z Państwem. Dziękuję, do widzenia.